Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić znaczek YouTube na swoim samochodzie. Na przykład mamy tutaj taki znaczek. Jeszcze mam na jednym samochodzie Ford Raptor. Myk, myk. Takie coś. Fajnie to wygląda w grze i z daleka, jak się jedzie takim samochodem. Mógłbym jeszcze tutaj z tyłu zrobić taki znaczek, no ale mniejsza z tym. Okej, weźmy sobie jakiś samochód. Weźmy na przykład BMW GTS-a i na nim można łatwo, fajnie narysować taki, znaczy może nakleić taki właśnie znaczek YouTube. Jest to prosta sprawa, ale niestety, żeby zrobić taki ładny znaczek, taki bardzo przypominający YouTube'a, będziemy potrzebowali naklejki Renner, które możecie kupić czasami razem w pakiecie z boostami. Czasami one są dosyć tanie, musicie trafić na odpowiednią okazję. Ja preferuję, aby do rysowania w ogóle naklejki YouTube, na rysowania całego tego znaczka loga YouTube'a, pomalować samochód na biało, chociaż to nie musi być taki kolor, ale wtedy myślę, że znaczek YouTube najlepiej wygląda, więc robię sobie naklejkę, żeby już nie wychodzić z tego warsztatu naklejek. Mamy biały samochód. Teraz tak, musimy wziąć sobie naklejki Renner. Myk. I tutaj mamy cały alfabet literkowy. Pierwsza litera, czyli Y. Wybieramy sobie myk. Te literki będą czarne, a literki w czerwonym prostokącie będą po prostu białe, tak jak jest to na logu YouTube'a. I tak, robimy troszeczkę te literki, trzeba przyciaśnić, bo one są nieco za szerokie jak na logo YouTube'a. I teraz szukamy O, małe O, ja wybieram małe O, dajemy czarny kolorek, myk, myk. To jest bardzo proste, tylko mówię, trzeba mieć te naklejki, a one nie są niestety za darmo. Mamy już O, teraz U, znowu czarny kolor. Tak. Okej. Troszeczkę. Tak. O, można jeszcze trochę przyciaśnić, bo jest za szerokie. Nie wiem, czy nawet odrobinę nie za duże. Nigdy nie starajcie się ominąć takich szczegółów, bo one może tak na pierwszy rzut oka nie będą widoczne. W sensie kształt tego O i kształt U i Y, że musi to po prostu ze sobą współgrać. Jeśli olejecie sobie to wszystko, że nie będzie wam się chciało bawić takie pierdołki, ustawianie dokładnie tych literek, to wtedy to z daleka będzie widoczne, że to jednak nie jest logo YouTube'a, tylko jakaś przeróbka gówniana, prawda? Więc warto przyłożyć się do tych wszystkich szczególików, żeby to logo jak najlepiej wyglądało. Bo to jednak ma znaczenie. Niestety, ale tak jest. O, nie wiem czy za bardzo. Nie jest ok, moim zdaniem. Trochę U do góry. O, ważne, żeby też było równiutko. Dobrze. I teraz robimy taki myk. Bierzemy sobie shapes chyba. Nie wiem, gdzie ja miałem tą taką fajną naklejkę. Właśnie nigdy nie mogę jej znaleźć. To chyba nie te. To nie te. O, tu chyba będzie ta naklejka. No, chyba to tu. O! Nie to jeszcze. O, mam. Takie coś bierzemy sobie. Myk, myk. Na czerwono. Na ten prawdziwy czerwony kolor. I robimy takie coś. Odwrotnie. Tak. Tak. Powiększamy lekko. Niestety musimy dać aż dwie naklejki takie, żeby ten obszar był bardziej zbliżony do loga YouTube'a, bo jednak to jest trochę za małe, a jak to rozszerzę, to już wtedy
te zaokrąglenie będzie nieco takie za duże, prawda? Ten łuk jest za duży. A jak przyciaśnie, no wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wyglądało tak jak logo YouTube'a. I teraz jeszcze raz kolorek. Obracamy sobie myk. Powiększamy sobie tak. Trochę zmniejszamy tak. Właśnie, nigdy nie mogę tego dopasować tak idealnie. Nie wiem czemu. To jest jednak istotne. Ach, kurczę. Inaczej. Zróbmy to tak. Trzeba mieć wprawną rękę. Ci, co malują dużo w Wordzie, to na pewno im dużo ładniej to logo wyjdzie. Dobrze, i wracamy do naklejek Renner. I teraz musimy narysować, nakleić napis Tube. Czyli wybieramy sobie duże T. Kiedyś te naklejki nie były alfabetycznie, teraz już są na szczęście alfabetycznie. I znowu, przyciaśniamy lekko. Tak. Jeszcze się coś tam poprawi zaraz. Teraz małe U. Nie wiem, czy mi starczy tego miejsca czerwonego. Teraz małe B. Gdzie jest B? Jest tutaj. Pomniejszamy B, przyciśniamy. Tak. I jeszcze E. Tak jak mówiłem, trzeba będzie troszeczkę poszerzyć ten znaczek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić, prawda? I teraz dajemy małe E. Tak. Przyciśniamy. Jeszcze można te literki wszystkie ładnie tutaj ściaśnić. Będzie to fajnie wyglądało w sumie. Tak. Uwaga. Tak. Ważne jest, żeby na siebie nie nachodziły. Tak. I mamy taki ładny znaczek. Nie wiem, czy ładny. Poprzednie chyba wyszły mi lepiej, ale tak właśnie można zrobić ładny, no nie wiem czy ładny, tak można zrobić po prostu znaczek YouTube'a. No, jeśli wam się to podoba, no możecie takich znaczków teraz naprodukować sporo i reklamować YouTube'a nawet w Wordzie. Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek w Wordzie nie słyszał chociażby o YouTube'ie. Można także zrobić tło dla znaczka YouTube'a, jeśli chcecie na przykład mieć inny kolor samochodu niż biały, to wtedy po prostu mamy ładne tło. Teraz tak, jedziemy do góry, tym znaczkiem jedziemy sobie na dół. Myk, myk. O, do góry. I mamy logo YouTube'a. Jeszcze może bym trochę podszlifował, ale tak mniej więcej to się robi. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej. I zobaczcie, ziu, bye bye. Okej, teraz tylko wyrób się, jest, kochenku. Jedźmy.